Wystrzał z armaty już po raz trzeci uświetnił inaugurację nowego roku akademickiego w Krakowskiej Akademii imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W tym roku do społeczności akademickiej dołączyło 3,5 tysiąca studentów, z czego ponad 700 osób to studenci z zagranicy. Otwarcie uczelni na przybyszów stawiają na drugim miejscu w Krakowie, jeżeli chodzi o liczbę obcokrajowców. Tym zaś, którzy rozpoczynają dziś studia w Krakowskiej Akademii, a więc najważniejszym uczestnikom dzisiejszej uroczystości, życzę, by lata spędzone w naszych murach były najpiękniejszymi w życiu i przyniosły wam satysfakcję oraz spełnienie oczekiwań. Szanowni Państwo, otwieram 14 rok akademicki w Krakowskiej Akademii imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Quod felix faustum fortunatumque sit. Po uroczystej immatrykulacji studenci pierwszego roku oficjalnie zostali przyjęci w poczet studenckiej braci. Serdecznie gratulujemy raz jeszcze wszystkim naszym nowym studentom. Po raz pierwszy w historii Krakowskiej Akademii publiczność zgromadzona w auli mogła uczestniczyć w promocji doktorskiej. Pierwszą rozprawę doktorską obroniła pani Anna Diawoł-Sitko, która przyznaje, że nie jest łatwo być tą pierwszą. Dzisiaj to już bardzo przyjemne. Presja była przed wyjściem na obronę, ponieważ już tutaj nie chodziło tylko o mnie, ale także i o całą uczelnię, też o mojego promotora, no bo być pierwszym to zobowiązuje, więc tutaj można powiedzieć, że przecieram szlaki i to wszystko było też takie trochę po omacku. Uczyliśmy się i ja, wydaje mi się, i uczelnia od siebie nawzajem, prawda? Więc mam nadzieję, że to wszystko dobrze wyszło i innym będzie już pod względem też tym formalnym dużo łatwiej. Uroczysta inauguracja to okazja do podziękowań. Na szczególne zasłużyli sobie profesorowie, którzy w tym roku przeszli na emeryturę. Ten dzień był również wyjątkowy dla tych, którzy odbierali wyróżnienia za najlepsze prace licencjackie i magisterskie. Dzięki działającemu na uczelni funduszowi imienia profesora Andrzeja Kapiszewskiego, trójka najlepszych tegorocznych maturzystów, która wybrała studia na Krakowskiej Akademii, uzyskała stypendium pokrywające koszty pierwszego roku studiów. Natomiast nagrodę za osiągnięcia naukowe z tegoż funduszu otrzymał profesor Marcin Lasoń, od 8 lat związany z Krakowską Akademią. Tak sobie założyłem dawno, dawno temu, że jeśli zajmuję się polską misją w Iraku, to będę chciał się także zajmować polską misją w Afganistanie, a ta misja, jak wiemy, zbliża się ku końcowi, więc myślę, że będzie okazja także do tego, żeby spróbować tę misję ocenić, podsumować i z polskiej, ale myślę, że i nie tylko z polskiej perspektywy. Odznaczenia Virtuti Medicinali 2013 z rąk profesor Marii Bąchalskiej otrzymały 3 studentki psychologii, które wybudziły z 5-tygodniowej śpiączki pacjenta Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Tegoroczny wykład inauguracyjny miał również wyjątkowy charakter. Do Krakowskiej Akademii przyjechał bowiem wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński, który opowiadał o globalnych wyzwaniach dla polskiej gospodarki. Wzrosła konkurencyjność i wzrosła niepewność. I w tej konkurencyjności i niepewności odnajdują się ludzie kompetentni, z wartościami, a więc o etyce i moralności nie wolno tylko mówić na wykładzie akademickim z filozofii czy z psychologii. Ludzie, którzy potrafią wytworzyć nowe umiejętności rywalizacji, nie poprzez walkę, ale poprzez pracę, współdziałanie i współpracę. I ludzie, którzy mają świadomość, że współczesny świat, w którym tak z taką łatwością chcemy przesuwać granice wolności, jednocześnie zapomina o tym, że to oznacza branie na siebie coraz większej współodpowiedzialności za siebie, za własną rodzinę, za małą i większą ojczyznę. W tym roku Gaudę Mater Polonia zabrzmiało nie tylko w Krakowie, ale także w Tychach. 1 maja 2013 roku Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych imienia księdza Emila Szramka została przekształcona w oddział zamiejscowy Krakowskiej Akademii. W Tychach można podjąć studia na 4 kierunkach: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie i pedagogika. Planowane jest uruchomienie studiów drugiego stopnia na kierunku nauki o rodzinie. Jesteśmy jak stare, dobre małżeństwo, bo współpraca zaczęła się równo 10 lat temu, kiedy władze Krakowskiej Akademii przyjechały na nasze zaproszenie uczelni miejskiej, tutaj do Tychów. Tak poznaliśmy się z panem rektorem Malcem i jego współpracownikami. Sądziliśmy, że ta współpraca będzie bardzo bliska, ale nigdy nie przypuszczaliśmy, że rok temu władze miasta oraz senat uczelni podejmą decyzję, aby połączyć swoje siły naukowe, siły dydaktyczne i badawcze
właśnie z Krakowską Akademią, mówiąc krótko, z Fryczem. I przez rok trwały dosyć trudne, to trzeba jasno powiedzieć, rozmowy między władzami Frycza, gminy Tychy, a władzami uczelni. Trudne, ale oparte na dżentelmeńskich zasadach, rozmowy dotyczące dydaktyki, kierunków, warunków finansowania, warunków wynajmu tych bardzo pięknych dwóch budynków stanowiących własność szkoły i miasta. W Tychach działa także Uniwersytet Trzeciego Wieku, który jest fenomenem na skalę ogólnopolską. Zazwyczaj taki uniwersytet liczy od 200 do 300 uczestników. W Tychach natomiast w tym roku akademickim chęć uczestnictwa w zajęciach zgłosiło aż 930 osób. Mogę po prostu uczyć się języków, chodzić na gimnastykę, poznawać inne osoby, nawiązywać nowe kontakty z zupełnie innymi osobami niż moi znajomi, moje koleżanki. Do dotychczasowych zajęć, jakie w ramach uniwersytetu mają seniorzy, dojdą warsztaty filmowo-telewizyjne, prowadzone przez dziennikarzy ze Studia Telewizyjnego Krakowskiej Akademii.